think we can start now. Dear colleagues, I would like to welcome you to the following session, which has the title Zaczynamy kolejną sesję. Sesję, która dotyczy bezpieczeństwa dzieci w internecie. Cieszę się, że udało nam się tę sesję włączyć do naszego programu. Z reguły mamy dużo prezentacji z Zachodu, a niewielką wiedzę na temat tego, co się dzieje w Europie Środkowej i Wschodniej, zwłaszcza poza Unią. Mamy teraz czwórkę mówców. Pierwszym z naszych gości będzie przedstawiciel Rosji, z rosyjskiej ze Stowarzyszenia Komunikacji Elektronicznej. I mam przyjemność powitać pana Marka Twierdynina, dyrektora ROCIT i jest również specjalistą w technologiach internetowych dla potrzeb edukacji. Bardzo aktywna osoba w tej dziedzinie w Rosji i prezentacja będzie wspólnie prezentowana z panem Partyntiewem. Dziękuję. Dear colleagues, szanowni państwo, stworzenie i jego rozwój internetu niestety zwiększa liczbę zagrożeń, które przyszły wraz z tym zjawiskiem. I to jest prawdziwe właściwie dla każdego kraju, a na pewno dla takiej szybko rozwijającej się strefy jak Rosja. Te zagrożenia dotyczą wielu kategorii zagrożonych, które można dzielić ze względu na wiek, na dostęp do internetu, na płeć, na mnóstwo innych kryteriów. Rzeczywiście obszar Rosji jest traktowany jako najszybciej rozwijająca się strefa internetowa w Europie. Najpierw w 2002 roku było 8 milionów użytkowników, w 2008 mamy ponad 32 miliony użytkowników, którzy mają ponad 36 milionów komputerów w domach. Użytkownicy są młodzi i komputery są w tej chwili we wszystkich szkołach rosyjskich i to jest ponad 54 tysiące szkół, nawet w tundrze, nawet daleko na odludziu. Każde dziecko przynajmniej raz na 3 miesiące ma kontakt z internetem. Ten wzrost prowadzi do sytuacji zagrożeń, z którymi na dziś mamy do czynienia. I strefa rosyjska stała się jednym z największych producentów i dystrybutorów zagrożeń internetowych. To wirusy, to trojany, to inne oprogramowanie szkodliwe. Mamy przykłady oszustw z kartami płatniczymi i cała ta strefa, cały obszar postsowiecki stanowi poważne zagrożenie dla świata. Właściwie tylko USA jest bardziej groźne. Jeśli chodzi o zagrożenie dzieci w Rosji, to musimy wiedzieć, że podstawowym priorytetem w Rosji, jeśli chodzi o zagrożenia, to zwalczanie niebezpiecznych treści w sieci. Mówimy tu o pornografii dziecięcej, pedofilii, porwaniach i atakach pedofilskich. Ta treść jest tak łatwa do osiągnięcia w sieci i można je tak łatwo dostać jak lalkę Barbie. Kolejny problem, pedofile i porywacze są tak skuteczni, że wprowadzają dzieci w błąd i dzieci są skore im uwierzyć. Mamy również specjalny departament, zwany Departamentem K. I ta policja, która zajmuje się przestępstwami cybernetycznymi, dostała 995 sygnałów o podejrzanej treści w sieci. Ale sytuacja w Rosji jest inna od sytuacji na Zachodzie
Europy. Tutaj są różne inne dodatkowe zagrożenia, których nie ma w Unii Europejskiej. To na przykład promowanie terroryzmu i ekstremizmu, propagowanie różnych sekt religijnych, instrukcje dla przestępców, jak dokonać przestępstwa, wreszcie przemoc w internecie, zwłaszcza z wykorzystaniem dzieci, naruszanie prywatności, publikowanie prywatnych danych, zdjęć i jest to typowa sytuacja, gdzie widzimy ataki cybernetyczne. I jeśli porównamy to wszystko z tym, co się dzieje na Zachodzie, to w Rosji bardzo często wykorzystuje się do tego jeszcze dodatkowo oprogramowanie zawirusowane bądź szkodliwe. Główna grupa, na którą ten atak jest skierowany, to grupa młodzieży w wieku 12-18 lat. Głównie osób, które żyją samodzielnie bądź nie mają odpowiedniej opieki. I to jest wiadome dla autorów tych treści nielegalnych i stąd te teksty są tak projektowane, żeby dotrzeć właśnie do tych osób, mając na uwadze konflikt pokoleniowy, który występuje. W 2007 roku około 40 stron terrorystycznych zostało zamkniętych w Rosji i często niestety organizacje, które się tym zajmują, są wolne i dlatego cały proces ścigania osób propagujących terroryzm odbywa się wolniej, niż byśmy tego oczekiwali. Jeśli chodzi o cybernetyczne znęcanie się czy prześladowanie młodzieży, jest dość typowym systemem wykorzystywania, nielegalnego wykorzystywania internetu, a więc osoby zachowują się w sposób, w których nigdy by nie zachowywali się w normalnym życiu, a więc potrzebne są tutaj przepisy, które nie naruszałyby oczywiście swobody sieci, ale pamiętajmy, że dzieci, które uważają, że sieć jest dla wszystkich i że każdy może tu robić, co im się żywnie podoba. Natomiast internet tak naprawdę wymaga odpowiedzialności i jakaś odpowiedzialność musi w tej sieci zapanować. I brak albo niski poziom samoregulacji i odpowiedniej moderacji powoduje, że dzieci podlegają tym wszystkim działaniom typu znęcanie, prześladowanie czy wykorzystywanie. Jeśli chodzi o przemoc w sieci, oczywiście poprzez teksty, oczywiście poprzez filmy, poprzez zdjęcia, które są publikowane w sieci. I ta przestępczość również szybko pojawiła się w Rosji. Ona nie tylko stała się popularna, ale stała się również przedmiotem działalności biznesowej. A więc jest tutaj ekonomicznie umotywowana działalność i może dotyczyć dowolnej osoby, kolegi z klasy, przechodnia na ulicy. I to trzeba brać pod uwagę, kiedy mówimy o działaniach zorganizowanych grup przestępczych. Czasami w zdjęciach czy filmach biorą udział osoby porwane, dzieci porwane. Kolejny problem to wybór ofiar. Ofiary są wybierane ze względu na pochodzenie, na rasę i to wszystko jest powiązane z różnego rodzaju ekstremizmami i różną złą propagandą. I propaganda, która przechodzi, mówimy o propagandzie religijnych sekt, trafia do internetu również, trafia do osób, które normalnie mają problemy w życiu i mamy grupy ekstremistyczne, grupy kryminalne, które działają w oparciu o pseudo-religijne podstawy. Mamy działania kryminalne o bardzo różnej skali i bardzo różnym zakresie. Członkostwo w sektach jest ważne nie tylko ze względów psychologicznych,
a jest ono niebezpieczne dla zdrowia i psychologii ofiar. I propaganda sekt w internecie to promocja takich organizacji jak satanistyczne, scjentologiczne, ekstremistyczne i niektórzy wykorzystują te organizacje dla dorobienia się i dla szybkiego i łatwego zarobku, a więc to niebezpieczeństwo dla dzieci nie wynika wyłącznie z działań nakierowanych na te dzieci, ale również na ich rodziców, na przykład poprzez sekty religijne. Agresywna treść tych stron jest jeszcze bardziej niebezpieczna, kiedy użytkownicy internetu nie mają wiedzy na temat używanego oprogramowania i internetu. Brak informacji, brak dostępnych podręczników i w efekcie może pojawić się szereg mitów na temat internetu. Na przykład, żeby uzyskać informację, która będzie przejrzysta i dostępna, powinno się powinno się wprowadzić jakieś programy, bo inaczej zwykli użytkownicy internetu będą mieli problemy z bezpiecznym z niego korzystania. Co należy zrobić, żeby pozbyć się tej treści agresywnej z internetu? Do kogo się udać? Gdzie się spytać o poradę? Musimy zwrócić uwagę, że cały czas nie ma jeszcze odpowiednich zasobów, jeśli chodzi o ochronę dzieci, tak jakby chciały to tego społeczności internetowe. Oczywiście uczenie na ten temat w szkołach jest problemem, bo dzieci nie do końca wierzą swoim nauczycielom. Dzieci w szkołach w dalszym ciągu uczą się zupełnie podstawowych umiejętności programowania, a nie kultury korzystania z internetu. I dyscypliny, które wychodzą poza informatykę, poza technologię, praktycznie są nieobecne. Nauczyciele tak naprawdę nie znają się na internecie, a więc dziecko wraca do domu ze szkoły. Tam są rodzice, którzy albo w ogóle się nie posługują internetem, albo mają zbyt małe informacje, żeby przekazać je dziecku. Kolejna sprawa to współpraca między policją a obywatelami i wraz z upadkiem ZSRR ludzie niechętnie współpracują z policją i nawet jeśli rodzice znajdują jakieś treści nielegalne w internecie, nie informują o tym policji. Były takie badania, które pokazały, że 69% rodziców woli unikać kontaktów z policją. W Rosji oczywiście zachodzą zmiany i teraz kolega Parfientiew przedstawi Państwu najnowszą sytuację w naszym kraju.